witajcie na kanale Curlingu. Dzisiaj ze mną człowiek, który o honowaniu wie wszystko. Dyrektor generalny Sanen Polska, Jarosław Mieszkowski. Jarku, bardzo miło mi Cię widzieć. Nie również. My znamy się nie od dzisiaj, znamy się od wielu lat, dlatego przyjmujemy formułę mówienia do siebie po imieniu. Nie ma tu oczywiście żadnej mowy o braku jakiegokolwiek szacunku, ale nie będziemy sobie panować, no bo tak jest milej i przyjemniej. Ta rozmowa na pewno potoczy się dużo przyjemniej dla Was, jako naszych kochanych widzów. Jarku, reprezentujesz firmę Sanen. To jest firma z ogromną historią, bo w przyszłym roku macie stulecie powstania tak, firmy. Tak, istotnie. Przede wszystkim Łukaszu chcę Ci podziękować za to, że zaprosiłeś mnie do tej rozmowy. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby móc powiedzieć kilka zdań na temat technologii honowania. Gdyż obalamy ostatnie mity w internecie, które na wielu w wielu kanałach ludzi, którzy zajmują się mechaniką pojazdową, powstały i właśnie chcemy dzisiaj powiedzieć nie tej, nazwijmy to w cudzysłowie, patologii informacyjnej, która krąży po sieci, tak? Specjalnie nie śledzę tego, co jest w sieci. Ty nie masz na to czasu. Ale będę chciał powiedzieć najrzetelniej to, co wiem na temat tego zastosowania, o którym się będziemy mówili, czyli honowania tulei cylindrowych. Przybliż naszym widzom firmę Sanen. Otóż firma Sanen Products Company to jest największy i jeden z wiodących producentów kompletnej technologii honowania. To między innymi ta kompletność technologii honowania odróżnia nas od innych producentów, którzy też są. Otóż Sanen produkuje obrabiarki, narzędzia do honowania, czyli głowice honujące, osełki do honowania w pełnym zakresie, oleje oraz emulsje do honowania. Te wszystkie elementy technologii honowania decydują o sukcesie w osiąganiu dobrych i powtarzalnych wyników obróbki. A jak wiemy, nie od dziś proces honowania jest jednym z najistotniejszych procesów w związku z obróbką finalną silnika. Cylindra się. Absolutnie, absolutnie. To jest zupełnie kluczowa sprawa. Ktoś mógłby, jakiś laik mógłby powiedzieć, że przecież cylinder można równie dokładnie obrobić technologią wytaczania. Po co zatem wprowadzać dodatkową operację obróbki honowaniem? Tańsza usługa, bo wytaczarka będzie znacznie tańszą maszyną niż tutaj akurat mamy jedną z Waszych maszyn, bo macie ich multum. Byliśmy razem na targach we Frankfurcie, gdzie była chyba ze 2-3 lata temu, gdzie była Wasza jedna z nowocześniejszych maszyn odnośnie honowania, a wiem, bo dowiedziałem się w kuluarach, że gdzieś w połowie roku pokażemy Państwu najnowszy produkt firmy Sanen. Będziecie tą maszynę mieli u siebie w firmie w Polsce i będziemy mogli ją Wam, znaczy Państwu zaprezentować, jak taka maszyna wygląda. Tylko z tego co wiem, to będzie maszyna do zastosowań głównie bardziej przemysłowych, jak mówiłeś. Tak, więc maszyna SV35 to jest najnowszy produkt firmy Sanen, jeśli chodzi o obróbkę silnika. I tutaj zastosowania są oczywiście różne, nie tylko najlepiej się sprawdzi w tak zwanej produkcyjnej regeneracji silników, czyli tam, gdzie obrabiamy silniki w powtarzalnych i większych seriach, ale również do takiej firmy, w której tutaj jesteśmy, dzisiaj gościmy, też doskonale zdałaby egzamin. Także tak, bo wypada podziękować firmie Krasnobrodzka Racing za dzisiejszą gościnę, gdyż jesteśmy tutaj u nich. U nich jest właśnie maszyna Wasza, która pracuje tutaj i wykańcza cylindry. Zbieg okoliczności jest taki, że zamontowany mamy silnik 2.0 TDI z Volkswagena, także gdyby wszystko się... To jest zupełnie przypadek. Tutaj nie ma tego, żeśmy to ustawili. Coś po prostu mamy roztoczony silnik, ale o tym będziemy za chwilę opowiadali. Mamy go wstępnie obrobionego. To cała ta wiedza technologiczna już jakby w Twoich gestiach. Ja postaram się zadawać pytania. W takiej formule to poprowadzimy. Odnośnie tego, czym jest honowanie, jakie są klasy, czy w ogóle są jakieś klasy, do czego nam to w ogóle służy, po co to jest, no bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, przecież można sobie pojechać do jakiegoś mniej bardziej znanego centrum dostawcy jakichś części, kupić honownicę na wiertarkę, no i czy zrobimy to samo?
No nie, absolutnie nie, oczywiście, że nie. Ale chciałbym wrócić do tego pytania, które zadałeś minutę temu. Po co w ogóle honorujemy, tak? Od tego zacznijmy. Otóż honorujemy po to, żeby zapewnić odpowiednie warunki pracy dla pierścieni tłokowych. I w przypadku honowania tulei cylindrowych firma Sanen i ja również za nią nigdy nie mówimy użytkownikowi, jaką chropowatość powierzchni ma uzyskać, jaka chropowatość powierzchni jest najlepsza czy optymalna. Jarku, dlatego... czym jest chropowatość powierzchni? Bo większość naszych widzów używasz terminologii mi odrobinę znanej, natomiast no, większość naszych widzów może nie wiedzieć w ogóle, co to jest chropowatość powierzchni w cylindrze. Właśnie, to może zakończę myśl. Przepraszam, Łukasz, i później dojdę do tego. Otóż po co honorujemy? Po wytaczaniu cylindra pozostaje w materiale pewnej grubości warstwa zmieniona strukturalnie po przejściu noża. Niezależnie od tego, czy nóż jest ostry, czy jest może stępiony, to kwestia tylko grubości tej warstwy. Po każdym wytaczaniu zostaje warstwa materiału, który jest zmieniony, jest mikropęknięcia. Poza tym nie ma taka warstwa w ogóle, nie daje żadnej gwarancji wytworzenia tak zwanego filmu olejowego dla pierścieni tłokowych. W związku z tym tę warstwę po wytaczaniu koniecznie trzeba usunąć. I badania pokazują, że minimalna grubość tej warstwy, która powinna być usunięta podczas honowania, to jest około 0,1 mm na średnicy. Czyli bardzo dużo. Czyli stosunkowo dużo. I teraz przeskakując do pytania twojego, czy można to zrobić jakąś tam głowicą manualnie. Oczywiście jest to utrudnione wtedy, bo 0,1 materiału to jest dużo materiału. Więc nie, tego się nie da zrobić. I w związku z tym ci, którzy używają tego typu rozwiązań, ograniczają warstwę usuwaną do 200, 300. Czyli skracają żywotność cylindra. Absolutnie. To jest zdecydowanie za mało. Cylinder wygląda, jakby był honowany, ale on funkcjonalnie nie jest honowany. Czyli nie ma swoich właściwości. Tak. Czyli ta warstwa, która jest powiązana z mikropęknięciami, teoretycznie może nawet się zacząć łuszczyć w pewnym momencie sprzęgania. Tak, lub też może to skutkować tym, że na przykład pierścienie, kolokwialnie mówiąc, dokopią się do warstwy nierodzimej, czyli tej, która pozostała po rozłączaniu, i będzie szybsze zużycie takiej pierścienia i powierzchni. Jarku, mówiliśmy przed chwilą o chropowatości, o klasie chropowatości. I to właśnie, co to jest ta chropowatość? No bo większość naszych widzów może nie wiedzieć, dlaczego tak istotnym elementem jest klasa chropowatości cylindra, którą uzyskujemy w procesie honowania i jakie dokładności możemy uzyskać w procesie honowania, albo do jakich dążymy, bo to jest jakby kluczowe. Oczywiście żadna powierzchnia nie jest idealnie gładka. Każda powierzchnia ma swoją jakąś strukturę, czyli chropowatość. I umówiliśmy się w technice, że tę chropowatość określa się pewnymi parametrami chropowatości powierzchni. Do pomiaru używany jest taki oto przyrząd. To jest profilometr. Takim przyrządem mierzy się parametry, które określają chropowatość powierzchni. W przypadku... Przepraszam, tak. Czy chcesz mi powiedzieć, że siatka jest mierzalna w cylindrze? Są mierzalne parametry chropowatości powierzchni, bo chropowatość w powierzchni podczas honowania powstaje po obróbce osełkami, czyli ziarna, których jest nieskończenie wiele w osełce. One usuwają materiał i poprzez złożenie ruchu obrotowego głowicy i skoku powstaje struktura siatki, rys skrzyżowanej siatki po honowaniu. Możemy mierzyć parametry chropowatości tej powierzchni oraz możemy mierzyć kąt skrzyżowania rys siatki. Czyli w tym momencie obalamy jeden z mitów, który panuje w internecie, że siatka
cylindrze jest niemierzalna. Nie, no to nie jest oczywiście prawda, nie mogę się z tym zgodzić. Wszystkie parametry, zarówno chropowatości powierzchni, jak i kąta skrzyżowania mogą być mierzone. Chropowatość mierzymy profilometrem, natomiast przy pomocy kamery możemy też pokazać, Paweł, mogę pokazać, przy pomocy takiego urządzenia można w bardzo prosty sposób, przykładając go do powierzchni cylindra, można zmierzyć kąt siatki i wiemy, czy kąt siatki odpowiada parametrom zadanym dla pracy danego silnika. Czyli to nie jest tak, że w każdym przypadku stosujemy tą samą siatkę? Nie, absolutnie nie, dlatego że w zależności od konstrukcji silnika, w zależności od tego, jaki jest skok tłoka, w zależności od tego, jakie jest paliwo, kąt siatki generalnie jest parametrem dosyć szerokim. W zależności od zastosowania on zmienia się od 20 nawet do 60 stopni. O jaką dokładność walczymy w chonowaniu cylindru? Jeśli mówimy o dokładności geometrycznej, tak, bo rozumiem, że o to pytasz, tak, możemy mówić o błędzie kołowości i możemy mówić o błędzie stożkowatości. Oraz trzeba pamiętać również o błędzie walcowości. Także jest czyli kilka... Czyli okazuje się, że ten proces chonowania to nie jest tylko, że wchodzi sobie głowica do cylindra i robi ruch posuwisto-zwrotny i mamy wszystko super załatwione. Nie, absolutnie nie. Czy nowoczesna chonownica, między innymi taka jak ta, ona usuwa materiał, to jest jedna rzecz, ten zmieniony materiał po wytaczaniu, o którym mówiliśmy, ale również usuwa wszystkie błędy kształtu, czyli usuwa błąd owalu, usuwa błąd stożkowatości. Jeśli mówimy o dokładnościach, błąd owalu po chonowaniu powinien być w zakresie 2-3 mikrometrów, błąd stożka w zakresie 5 mikrometrów. Nie można tego uzyskać żadną inną technologią, jak tylko technologią chonowania. Powiedziałem o mikrometrach. Co to jest mikrometr? Mikrometr jest to 1/1000 milimetra. Jeśli przyjmiemy, że grubość przeciętnego włosa to jest od 4 do 6 setnych milimetra, to jesteśmy o 10 razy mniej, a nawet więcej niż grubość przeciętnego włosa. Czyli tak naprawdę taki wymiar mierzymy już w warunkach laboratoryjnych. Idealnie, dokładnie, tak? A czym w warsztatowych warunkach mierzymy to? Oczywiście, jeśli chcemy, żeby był rzetelny i powtarzalny ten wymiar w różnych warunkach, to należałoby to dokonać w jakiejś tam określonej temperaturze. Ale jeśli cały czas mierzymy w tej samej temperaturze, to ten wynik powinien być powtarzalny. Tak, jest oczywiście mierzalny. Okej, okay. Tutaj mamy blok z Volkswagena. Mamy go wstępnie przygotowany. Ten blok jest roztoczony. Za chwilę poprosimy Pawła, który jak gdyby obsługuje tą maszynę, żeby opowiedział nam o wymiarach tutaj, które są w tej chwili uzyskane i jak poszczególne cylindry są w tej chwili obrobione. Pokażemy też również, jak wygląda różnica strukturalna materiału na cylindrze nieobrobionym, obrobionym wstępnie, zgrubnie tak naprawdę, obrobionym zgrubnie, obrobionym osełką diamentową i obrobionym już na gotowo. No właśnie, osełka. Osełka. Wracam do tego, bo przecież maszyna to nie tylko głowica, ale między innymi przede wszystkim głowica, no bo tu jest wasza cała technologia po części ukryta. Nie samo ramię, ale osełki. Jakbyś Jarku nam przybliżył, co to są osełki, po co się to stosuje, no i jakie mamy rodzaje komponentów i z czego są zbudowane te osełki, bo to jest taki dosyć ciekawy temat. A czy w tym przypadku ten blok jest honowany osełką konwencjonalną, czyli osełką ceramiczną, która wykonana jest z materiału siernego z białego tlenku aluminium, który bardzo dobrze się sprawdza w tej aplikacji. Osełka to jest materiał ścierny, wyselekcjonowany materiał ścierny, który jest umieszczony w osnowie. I ta osnowa może być w przypadku osełek konwencjonalnych jest ceramiczna. Materiałem ściernym może być albo tlenek aluminium, albo biały tlenek aluminium, albo węglik krzemu. No, w zależności od zastosowań stosuje się różne materiały.
Występują również osełki diamentowe lub borazonowe. I tutaj najczęściej stosowaną osnową to jest osnowa metaliczna, czyli w osnowie metalicznej zatopione są ziarna diamentowe lub ziarna CBN. Także tutaj obrabiamy osełką ceramiczną. Jarku, jeszcze jakbyś przybliżył naszym widzom, jak powinien wyglądać prawidłowy proces związany z honowaniem, tak? Nowoczesne silniki, które są wyposażone w pierścienie tłokowe nowej konstrukcji, wymagają co najmniej dwuetapowego honowania cylindra. W pierwszym zabiegu usuwany jest materiał, jest generowana tak zwana bazowa chropowatość powierzchni. I taka powierzchnia po honowaniu bazowym wygląda mniej więcej tak. Mhm. Czyli mamy, jak widać, rysy, ale jest bardzo dużo wierzchołków. Czyli tutaj jest materiał cylindra, tutaj jest otwór. No? Czyli tu, po tej powierzchni ostrej miałyby ewentualnie pracować pierścienie tłokowe. Tak. Łatwo sobie wyobrazić, co się będzie działo z pierścieniami tłokowymi, na przykład wąskimi pierścieniami. Czyli albo, nawet 1,2 mm z Volkswagena. Tak? Albo pokryty pierścieniami z pokryciami, jeśli się zetkną z taką ostrą powierzchnią. Czy po prostu je potniemy. No dokładnie. Uszkodzimy pierścienie. Także tego typu podejście, ono było dobre kilkadziesiąt lat temu, kiedy były szerokie pierścienie tłokowe, kiedy były pierścienie wykonane z żeliwa na przykład. Świetnie się docierały na takiej powierzchni, czyli ale nie dzisiaj. W tym momencie obalamy kolejny mit panujący w internecie, czyli cylinder musi być tak precyzyjnie przygotowany, a żeby pierścień, który pierścień również jest honowany już fabrycznie. Naturalnie, oczywiście. Czyli już wyhonowany nowy pierścień, który zakładamy, oczywiście z ustawieniem odpowiedniej przerwy na pierścieniu, wkładamy do cylindra i on tak naprawdę teoretycznie już się tam nie dociera. Jest minimalny proces docierania. Ale to nie jest to, o czym ludzie mówią, że tam się ścinają wierzchołki, ostre krawędzie są ścinane przez pierścień. To nie ta technologia. W minimalnym stopniu. To mówimy czyli technologia, gdzie ścinały nam pierścienie żeliwne, tak jak powiedziałeś, czy grube pierścienie, jakieś, wiem, 2-2,5 mm, bo o takiej pewnie średnicy mówimy pierścienia, to ta technologia już jest dawno, dawno, dawno za nami, więc oczywiście. Nieprawdą jest to, że to, co słyszymy w internecie, że pierścień się będzie układał i wycinał, ścinał tak zwane te stożki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, nie wiem, popraw mnie, jeżeli źle mówię, obróbka honowaniem jest, proces finalny obróbki po honowaniu wycina nam te wszystkie stożki, czyli mamy ścięte je na płasko. Tak jest, więc powiedziałem, że pierwszy etap to jest generowanie bazowej chropowatości powierzchni, natomiast drugi zabieg, również na maszynie, po wymianie osełek, to jest generowanie tak zwanej struktury płaskowyżynnej albo płaskoniezinnej. A w języku angielskim jest to honowanie plateau. Czyli przycinamy piki po to, żeby pierścienie tłokowe miały lepsze warunki do pracy, żeby nie uległy zniszczeniu. Jesteśmy w tym cudownym miejscu, tak, w którym warto jeszcze poruszyć. Dużo bardziej precyzyjnie jest ten cały układ w tym momencie tych stożków. Mamy wszystkie te stożki usunięte, ale teraz kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, która wynika z tego wykresu, czyli jakby w dolnej części tego wykresu, czyli mamy nierówne głębokości rys. Tak, no one są nierówne, dlatego że proces honowania odbywa się przy pomocy ziaren. I oczywiście nie jesteśmy w stanie zapanować idealnie nad tym, żeby wszystkie rysy głębokie były jednakowej głębokości. Zresztą nie o to chodzi. Ale czy te rysy nie mają tak naprawdę pozytywnego wpływu na naszą pracę? Mają. Znaczy one muszą być. One jak najbardziej muszą być, dlatego że w powierzchni honowanej plateau wyróżniamy trzy parametry chropowatej
do określenia tej chropowatości powierzchni. Chropowatość wierzchołkową, chropowatość zasadniczą i chropowatość w głębie. I te głębokie rysy, one podtrzymują film olejowy. One są wprost niezbędne. Czekaj, Jarek, bo w tej chwili burzysz naprawdę gdyby kolejny mit w internecie. Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że te doliny, czyli jakby te rysy wszystkie, które są jednak potrzebne po to, żeby ograniczyć temperaturę i tarcia w cylindrze poprzez smarowanie go olejem? Tak, naturalnie, dlatego że na powierzchni cylindra musi zostać stworzony film olejowy. Czyli de facto pierścienie tłokowe, one nie stykają się ze ścianą suchą cylindra, tylko one się stykają z filmem olejowym z tą ścianą. Czyli mamy ścianę cylindra, oczywiście to jest struktura z płaskich stożków, bo to są już stożki, tylko że płaskie, ścięte. Mamy pierścień i pomiędzy mamy film olejowy. Tak. I po to, żeby ten film olejowy móc podtrzymać, potrzebne nam są wgłębienia. Wgłębienia średnie i wgłębienia głębokie. Czyli dzięki temu znowu wydłużamy żywotność naszego cylindra. No naturalnie jego efektywność pracy silnika, to wszystko wpływa. Czyli zmniejszamy siłę tarcia, wydłużamy jego pracę poprzez właściwe smarowanie cylindra, czyli jak gdyby pokazujemy, że sama obróbka roztoczeniem, bo to co mówiliśmy na samym początku, czyli jakby roztoczenie cylindra jest znacznie tańszą i szybszą procedurą. Roztoczenie tylko... Chodzi o fabrykę teraz. W fabryce jest proces bardzo podobny. W fabryce też cylindry są roztaczane i później są honowane wieloetapowo. No tak, ale jeżeli fabryka byłaby w stanie pozbyć się tego procesu honowania... Nie jest w stanie się pozbyć, bo wtedy... No ale według jakby wiedzy przekazywanej w internecie, tak. Ten proces jest mało istotny, czyli fabryka, jeżeli by się go pozbyła, no to mówimy o milionowych oszczędnościach dla fabryki. Już nie mówię o samym zakupie maszyny, bo to nie jest taka maszyna, tylko kilka milionów euro zakładam, że kosztuje taka maszyna do fabryki, która robi tą pracę jak gdyby przemysłową, no bo to wiadomo, że mówimy o skali przemysłowej. Mogliby to pieniądze zaoszczędzić. No nie, do tego się nie da zaoszczędzić. Nie da się pominąć. To jest... Czyli... Honowanie zawsze istniało, jest i będzie, jeśli będą pracowały silniki. Czyli wracamy kolejny raz do punktu, gdzie podkreślamy to, że honowanie jest jednym z najbardziej istotnych elementów przy odbudowywaniu silników starych, oldtimerowych, youngtimerów i silników nowoczesnych. A w szczególności przy silnikach nowoczesnych ta obróbka cylindra jest niesamowicie ważna, ponieważ tutaj pierścień tłokowy, którykolwiek by z nich był, szczególnie, że pierścienie w tej chwili zgarniające są bardzo cienkie, olejowe, one by uległy uszkodzeniu w trybie natychmiastowym. Tak, oczywiście. Więc wracamy do punktu wyjścia, że ten proces nie może być pominięty w żadnej odbudowie silnika. Niemożliwe jest to. I robienie tego na oko, czyli rozbieramy sobie silnik, wyjmujemy tłok z cylindra i patrzymy na oko, och, jest siatka. To jest chyba jedno z bardziej mylnych ruchów, jakby warsztatów, odnośnie ocenienia jakości siatki albo owalizacji cylindra na tak zwane oko. Nie, no tego się nie da przeprowadzić. Tak naprawdę, żeby ocenić jakość powierzchni cylindra, potrzebny jest, tak jak wspomniałem, profilometr. Bez profilometru kamera jest do sprawdzenia kąta skrzyżowania rys, jest, no, powiedziałbym, pewnym luksusem. Tak? Zwłaszcza, że tolerancja kąta skrzyżowania rys jest dosyć szeroka. Jeśli mamy maszynę ze skokiem automatycznym, no to właściwie widzimy, jaki jest, znaczy maszyna nam podaje, jaki ten kąt. Kalkulując prędkość skoku i prędkość obrotową, mamy ten kąt, ale do oceny parametrów chropowatości, które powinny być i są podawane przez producentów pierścieni tłokowych, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie możemy powiedzieć, czy to jest odpowiednia chropowatość powierzchni. Czyli ta tak zwana niemierzalna struktura powinna być zawsze zmierzona. Absolutnie. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, powinna być zmierzona. I
dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić, czy ten blok się nadaje do zamontowania z powrotem nominalnych tłoków, czy nie, ażeby wydłużyć żywotność naszego nowego tłoka z nowymi pierścieniami w danym cylindrze. Przedstawiam Państwu Pawła Poroszewskiego. Paweł jest inżynierem serwisowym zastosowań w firmie Sanen Polska. Pracuje u nas od ponad 10 lat, ma ogromne doświadczenie w zakresie technologii honowania. I teraz pokaże nam, jak można dokonać pomiaru chropowatości powierzchni cylindra z bloku. Ale proszę bardzo. Mamy ustawiony nasz profilometr na pierwszym cylindrze, który był obrobiony tylko z grubnie. No i zmierzymy jego chropowatość powierzchni, żeby zobaczyć, jakie są parametry średniej chropowatości powierzchni i jaka jest wysokość całego profilu chropowatości. Także mamy tutaj wartość RA na poziomie 0,52 mikrometra. I to jest wartość średnia kalkulowana przez profilometr, a to jest całkowita wysokość profilu, czyli od dolinek do górek, które mamy w tej chropowatości, to jest 4,5 mikrometra. To jest mikrometr, przypominam, to jest ta 1/1000 milimetra. To jest obróbka z grubna. Teraz przejedziemy do... Oczywiście są inne parametry chropowatości, które też możemy odczytywać i porównywać cylinder do cylindra. Teraz przestawimy nasz profilometr do cylindra, który był obrobiony wykańczająco. Tak, mamy tutaj igłę na końcówce, która przesuwa się po powierzchni i odczytuje wychylenia. Jak wpadnie w dolinkę, no to mamy zapisane to, o ile ona tam wpadła. Jak przejeżdża przez górkę, no to też jest odczytywany ruch tej igieł. Stawiamy mniej więcej wzdłuż osi naszego cylindra. No i dokonujemy kolejnego pomiaru. Końcówka pomiarowa jest wciągana i są na tym odcinku pomiarowym, który mamy ustawiony w urządzeniu, odczytywane są te ruchy igły. Tu mamy średnią chropowatość na poziomie RA 0,4 mikrometra. No i całkowita wysokość profilu to jest 2,7. Wcześniej mieliśmy 4,5, czyli widać, że ten profil jest troszkę już węższy. Nie mamy tych wierzchołków, które były po obróbce zgrubnej. No i możemy jeszcze zmierzyć cylinder po wytaczaniu, który nigdy nie był honowany. Pomiar. Znowu igła wykonuje zawsze ten sam odcinek i na nim odczytuje wychylenia. Potem są odpowiednie kalkulacje w urządzeniu. No i RA mamy na poziomie 2,31 mikrometra, a całkowita wysokość profilu chropowatości to jest 13,56 mikrometra. A teraz pokażemy, jak wygląda struktura powierzchni za pomocą kamery podłączonej do tabletu. Możemy zaobserwować cylinder po obróbce zgrubnej. Widać tą jego powierzchnię. Kąt skrzyżowania rys możemy odczytać w odpowiedniej aplikacji poprzez zaznaczenie odpowiednich linii i odczyt tego kąta. To jest po obróbce zgrubnej. Tutaj mamy widok cylindra po obróbce wykańczającej. Tak, mamy bardzo duże powiększenie. I tu mamy porównawczo widok po wytaczaniu. Widać, że tutaj że tu mamy jednakowe prążki, nie ma tutaj żadnego skrzyżowania rys. Tu mamy po prostu jak nóż schodził po linii śrubowej. Tak tutaj zaznaczyło nam te rysy. To jest siatka. To jest siatka po honowaniu z kamery. I kąty skrzyżowania rys. Tutaj mamy obraz powierzchni honowanej cylindra pod mikroskopem.
I to, co można zauważyć, mamy głębokie rysy, które są określone parametrem RVK, czyli one podtrzymują film olejowy, a tutaj te wszystkie rysy to jest RPK, które to jest powierzchnia, z którą styka się bezpośrednio pierścień płochowy. Paweł teraz będzie honował blok wstępnie wytoczony z naddatkiem na honowanie 1,1 mm na średnicy. I w tej chwili realizowany jest pierwszy zabieg, podczas którego usuwane jest 0,08 mm na średnicy. Osełki używane to jest osełki ceramiczne o granulacji 220. Pozostaje do wymiaru końcowego 200 mm. Teraz honowany jest następny cylinder, też do tego samego wymiaru. Jarku, warto też wspomnieć tutaj przy samej procedurze, iż jak długo maksymalnie może trwać taki proces ruchu posuwisto-zwrotnego głowicy w cylindrze, bo to też ma swoje limity, prawda? Nie możemy sobie na pół dnia uruchomić maszyny. No nie, znaczy to jest... teraz honujemy cylinder, który jest wprost spod wytaczania. I zobaczymy, jak długo ten proces usuwania 0,08 na średnicy będzie trwał. Bo teoria internetowa twierdzi, że maksymalny czas honowania cylindra to jest do 1 minuty. Czyli nie powinno się... To wszystko zależy od... znaczy to nie można tak powiedzieć, tak? Dlatego że zależy... Nie ma limitów. Chodzi o to, żeby... osełki usuwały efektywnie materiał z cylindra. Czyli w tym momencie obalamy kolejny mit. Osełki nie mogą cisnąć na materiał, muszą usuwać efektywnie materiał. W tym momencie obalamy kolejny mit, czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej, co powiedziałeś wcześniej, czyli że jest to obróbka teoretycznie na zimno. Tak, jest zdecydowanie. Honowanie jest zimną technologią obróbki odpadów. Więc czas jakby pracy osełki w cylindrze jest tak długo, aż uzyskamy odpowiedni rozmiar. Są zastosowania, można honować cylindry z wymiaru na nadwymiar, albo na przykład są zostawiane, jest naddatek rzędu 0,2 mm na honowanie i można spokojnie ten naddatek schonować, nic nas nie ogranicza. Właśnie, i to co powiedziałem, że internet nam mówi, jest obaleniem kolejnego mitu odnośnie samego procesu honowania cylindrów, tak? Czyli jest to bardzo bezpieczny proces przy założeniu, że korzystamy z odpowiednich maszyn, odpowiednich osełek, odpowiednich materiałów olejowych do chłodzenia. Przepraszam, zatrzymamy się tutaj w tym momencie. Teraz Paweł wymienia osełki zgrubne na osełki wykańczające, które usuną nam 0,02 materiału z cylindra. Czyli teraz usuwamy te ostre stoszki. Teraz nie, teraz Paweł honuje w trzech etapach. Zgrubnie, wykańczająco, półwykańczająco osełkami, a potem będzie jeszcze trzeci zabieg końcowy, usunięcie ostrych wierzchołków.
bardzo ważne jest to, że Paweł po każdym przejściu sprawdza wymiar cylindra przynajmniej w dwóch, trzech położeniach, tak? Mierzy owal oczywiście, chociaż owal jest stosowany automatycznie przez konstrukcję samej głowicy honującej, ale mierzy jaki jest stożek rozpędu. Maszyna umożliwia zatrzymanie głowicy honującej na dole lub też nowsze modele umożliwiają zatrzymanie głowicy w dowolnym innym punkcie na wysokości cylindra w celu efektywniejszego usunięcia błędów stożka. Jak to wygląda? Trzymamy tylko 4-1 stopni do wybrania, ale przejdziemy na następny cylinder, żeby tego za bardzo nie nagrzewać. Zastosowane w tej chwili osełki mają granulację 320. Jak dużo rodzajów osełek? Sanen posiada w swojej specyfikacji 13 rodzajów twardości i 10 osełek granulacji. Czyli tutaj po części doświadczenie i wiedza operatora maszyny ma ogromne znaczenie. Tak, w tym przypadku tak, absolutnie. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jaka chropowatość powierzchni powinna być w cylindrze decyduje producent pierścieni tłumaczy. I wykonawca tego zabiegu musi dobrać odpowiednie osełki, żeby uzyskać tę chropowatość powierzchni. Czyli wiedza odnośnie bazowych parametrów to jest podstawa i doświadczenie operatora, który wybiera poszczególne komponenty w procesie obróbczym honowania. Czyli po pierwsze precyzja, z jaką wytoczymy cylinder, bo musimy wiedzieć, ile materiału będziemy zbierali później. Tak, ale z tym na ogół nie ma problemu, bo każda wytaczarka zapewnia taką dokładność setkową. Tak, ale chodziło mi bardziej o wiedzę operatora, który musi zaplanować to, iż samo wytoczenie to jest jedno, a później musi zostać tam jeszcze materiału na to, żeby zdjąć ten materiał w procesie honowania, a jak zbierzemy za dużo, to już nie dołożymy. No, nie ma szans. Honowanie ze zbyt małym naddatkiem no niestety nie jest najlepszą metodą, tak? Dla żywotności tulei cylindrowej i pierścieni tłumaczy. Kończymy w tej chwili drugi etap honowania. Tak. I przejdziemy za chwilę do etapu trzeciego. Czyli będziemy usuwali... Jeszcze raz, tak? Ile tam zostało? Jeszcze? Tutaj mamy sorkę, tutaj jest pół, tutaj mamy swoich zero, bo mówię. Tak. Sprawdza się, co to będzie. Jeszcze jednym elementem takim ciekawym, o którym można wspomnieć, to przy honowaniu cylindrów jest sama konstrukcja bloku. Bloki są obecnie cienkościenne, łatwo się odkształcają, również odkształcają się podczas obróbki. Nieraz trzeba prowadzić obróbkę, tak powiem, seryjnie, cylinder za cylindrem, po to, żeby te naprężenia, które powstają podczas obróbki honowania, żeby zdążyły się uwolnić. I powiedz teraz taka kolejna kwestia związana z obróbką cylindru. Czy z płytą, bez płyty? A właśnie, to jest kluczowe pytanie. Cylindry, jak wspomniałem, odkształcają się i jeśli blok jest cienkościenny, jeśli jest aluminiowy przede wszystkim, to trzeba mieć świadomość tę, że po montażu głowicy do bloku, który wcześniej był dokładnie
obrobiony, czyli wytoczony i przehonowany, cylindry mogą się odkształcić. I to w niektórych przypadkach, niektórych bloków znacznie. Nasze doświadczenia wskazują, że nawet się potrafią odkształcić do 2-3 setek. Czyli praktycznie mamy dyskwalifikację użytkowania takiego silnika. Oczywiście, więc trzeba przyjąć jako regułę, że w nowoczesnych blokach, czy obróbce nowoczesnych bloków, nowoczesnych silników, trzeba stosować płyty, które symulują głowicę zaworową. Czyli przykręca się płytę z takimi samymi śrubami wszystkimi, takim jakby się przykręca głowicę. Akurat przy tym silniku nie ma takiej potrzeby. On jest żeliwny. To żeliwny, jest stabilny. Żeliwny, stabilny blok, natomiast wszystkie cienkoszczelne bloki, albo szczególnie jak mówiłeś, aluminiowe, już wymagają kolejnego zabiegu, czyli posiadania płyty imitującej głowicę. Też ją trzeba przekręcić odpowiednią siłą. Najlepiej zastosować uszczelkę pomiędzy, żeby ten cały proces był absolutnie jak najbardziej przybliżony do oryginału. Te same śruby, ta sama głębokość śruby w bloku jak przy montażu głowicy. Smarowanie odpowiednim smarem śrub, żeby nie zabierać momentu obrotowego, przykręcając śrubę na gwincie. Także to jest kolejny materiał, który poruszymy. Czyli jak prawidłowo dokręcać i jakich smarów używać do tego, żeby gwint nam się zbyt nie wyciągał na śruby, tak? No i żebyśmy nie uszkadzali też gwintu bloku, który również może ulec uszkodzeniu w trakcie dokręcania głowicy akurat w tym przypadku. Jak widać na filmie, ten proces, celowo pokazujemy cały proces honowania. Jak wiele czynności trzeba czasami powtarzać, tak? Właśnie, ale to również jest... Są różne modele maszyn, tak? I honownica, o której wspominaliśmy, ta najnowsza, która do nas trafi w połowie roku mniej więcej, no ona zapewnia bardziej automatyczny proces honowania. Czyli już nie trzeba będzie tyle razy wyjmować głowicę, mierzyć każdego cylindra osobno. No ale nie zadajemy szczegółów, pokażemy tą maszynę oczywiście w połowie roku. Także chętnych gdyby do zakupu takiej maszyny, miejmy nadzieję, nie będzie brakowało, bo warto podnosić jakość usług. Jednakże nie każdą maszynę można zawsze zastosować jakby w każdym użytkowaniu, tak? Oczywiście, tak jest. To nie jest tak, że mamy jeden rodzaj maszyny, który możemy stosować, tylko do różnych czynności są różne maszyny, tak? Bo nie tylko obrabiamy w sposób honowaniem tutaj cylindry, teraz akurat skupiamy się na cylindrach, ale też poprzez honowanie obrabiamy korbowody. Tak, jeśli chodzi o obróbkę części silnikowych, honujemy korbowody, zarówno stopy, jak i główki po wytaczaniu oraz honujemy otwory podpanewki wału korbowego. To jest kluczowa operacja. Zostawmy sobie to może na kolejny odcinek, tą wiedzę, gdyż to jest również bardzo ciekawe. Natomiast przybliżamy to zachonowanie do nie tylko obróbka cylindru, to ogólnie obróbka otworu, czy krótkiego otworu, czy długiego otworu. Ze strony technologicznej im dłuższy otwór, czyli im większy stosunek długości otworu do jego średnicy, tym zalety, czyli efektywność obróbki i honowanie jest większa w porównaniu z innymi metodami. Oczywiście pomijając strukturę powierzchni i takie rzeczy. O honowanie to nie tylko motoryzacja. O tak, tak, tak. To jest... Honowanie robi ogromną karierę w obróbce tak zwanej przemysłowej. Najprzeróżniejsze zastosowania mamy w każdym rodzaju przemysłu. I obróbka zgrubna i półwykańczająca jest wykonana. Teraz Paweł zakłada szczotki, plato i
głowica wykona ile skoków? 15 skoków z lekkim tylko dociskiem po to, żeby usunąć ostre krawędzie z siatka. I te stożki, o których internet płuczy, że one się docierają przez pierścienie, cylindrze, tak, no, było, one tutaj są usuwane. Tak było w starej technologii, a w nowoczesnej motoryzacji to maszyna musi nam przygotować cylinder do prawidłowej pracy, żeby ten pierścień pochowy, jeden z trzech, nie uległ uszkodzeniu po prostu w samym. Żeby zapewnić optymalne warunki pracy. Czyli dzięki temu zabiegowi mamy idealne dopasowanie pierścienia do cylindra. Zapewniamy idealne smarowanie w cylindrze, czyli zmniejszamy temperaturę tarcia i wydłużamy żywotność starego cylindra. Tak jest. Jaką działkę elementarną ma średnicówka? Jaką działkę elementarną ma średnicówka? To jest najstarszy. Jak błąd owalu wygląda? Jak mierzysz? Ale to jest ze względu na budowę. Półsetki. Stożek? Stożek jest tak naprawdę może w 2-3 mikronach. W 2-3 mikronach. O czym mówiliście? 5 mikronów błąd owalu i 3 mikrony stożkowatość. W tej chwili super. Mamy praktycznie gotowy blok pod kątem obróbki cylindrów do zamontowania nowych tłoków i pierścieni. Tak jest. Dopiero w tym momencie możemy mieć pewność, że mamy prawidłową owalizację cylindra, prawidłowy stożek w cylindru, prawidłowy stożek w cylindrze i prawidłowo wykonaną szafkę honującą. Jarku, przeszliśmy przez cały proces honowania. Kilka słów podsumowania bym bardzo Cię poprosił. Chciałem powtórzyć to, od czego zaczęliśmy. Honowanie cylindra to jest kluczowa operacja w obróbce cylindra silnika spalinowego. Niezależnie od tego, czy to jest nowy silnik przy produkcji, czy też silnik podlegający jakiejkolwiek regeneracji. Honujemy przede wszystkim po to, żeby usunąć zniszczony materiał, zniszczony po wytaczaniu, wszelkiego rodzaju mikropęknięcia, zarysowania, dziury, wszystko to usuwamy podczas honowania. I tworzymy odpowiednią powierzchnię do optymalnej pracy pierścieni tłokowych. Takie jest zadanie technologii honowania. Czyli nie ścinamy żadnych, nie docieramy żadnych szczytów pozostawionych przez honownicę, przez pierścienie w nowoczesnych silnikach. Powtarzamy to kolejny raz oczywiście w tym materiale, że nie tak to działa. To działa w starej motoryzacji. Tutaj idealnie spasowany, dopasowana płaszczyzna cylindra jest spasowana z idealnie przygotowanym pierścieniem obrobionym również w procesie honowania, podobania zewnętrznego, jak i zapewne wewnętrznego. I dzięki temu w ten sposób obrobiony silnik na pewno wytrzyma nam dużo dłużej niż próba obróbki tego jakąkolwiek honownicą ręczną, czy próba określenia stanu zużycia cylindra na tak zwane oko po rozebraniu silnika. Tak, naturalnie. No, naddatek, który trzeba usunąć podczas honowania po wytaczaniu, jest zbyt duży, żeby można go było efektywnie usunąć głowicą manualną. Już nie mówiąc o jakiejś głowicy z elastycznymi osełkami na przykład, gdzieś kupioną w supermarkecie. Tak, to jest zupełnie tak. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, bo na pewno wielu naszych oglądających może się spotkać z taką teorią, że mechanik rozebrał silnik, jest idealny cylinder, bo tak się też zdarza. To nie jest tak, że za każdym razem jak rozbieramy silnik, to musimy go
roztaczać i tak dalej, i tak dalej. Może być, trzymać właściwą owalizację i tak dalej. Czy w takim przypadku sam proces honowania może nam utrzymać dalej, może odświeżyć tą jakby strukturę siatki i utrzymać nominalne wymiary? Raczej nie, dlatego że w procesie weryfikacji takiego cylindra trzeba sprawdzić, jaki jest błąd kształtu cylindra. I to, o czym nie wspomnieliśmy tutaj, czy też mało, to jest to, że musimy oczywiście mieć odpowiedni wymiar, tak? Ale zakładamy, że cylinder ma idealną owalizację. Aha. On podpracował, nie wiem, załóżmy 30 tysięcy kilometrów. Tak. Coś się stało w silniku, silnik mało wyeksploatowany, 30 tysięcy kilometrów zrobione przez, nie wiem, 10 lat. Załóżmy, bo ktoś miał tylko auto, bo jazdy po bułki do sklepu. No coś się stało, musieliśmy ten silnik rozebrać. Czy taki silnik możemy postawić na maszynie do honowania i odświeżyć tylko i wyłącznie siatkę? Tak naprawdę to nie jest to dobre pytanie do mnie, ponieważ ja nie jestem mechanikiem i no, my odpowiadamy za proces honowania. Także obieg informacji jest taki, że mechanik dyktuje firmie, która obrabia silniki, jaka chropowatość powierzchni powinna być uzyskana w cylindrze ze względu na pierścienie tłokowe. A firma, która obrabia silnik, pyta się mnie, jakie osełki zastosować, jak przeprowadzić proces honowania, żeby on był efektywny. I właśnie powiedziałeś tą najbardziej istotną rzecz, o której wiele warsztatów i pseudo warsztatów, wiele osób też jakby po stronie cywilnych nie wie lub zapomina, że to nie centrum obróbcze jest od tego, żeby podjąć działania w celu spasowania cylindra albo podania wartości, tylko to właśnie warsztat jest od tego, ażeby podać parametry finalne, którymi jesteśmy zainteresowani poprzez wprowadzenie czynności związanych z remontem silnika, tak? Czyli to na warsztacie ciąży odpowiedzialność związana z dobraniem odpowiednich lub pozyskaniem informacji odnośnie parametrów kropowatości, uzyskaniem odpowiednich pierścieni, wypisaniu wymiarów, które nas interesują, luzów i tak dalej, dając taki dokument do centrum obróbczego. Proszę Państwa, proszę mi to wykonać. Natomiast możemy mieć obiekcje co do wykonanej pracy dopiero wtedy, kiedy centrum obróbcze wykona nam pracę na przykład takiego honowania cylindra i się okaże, że on jest spasowany nie w 3,5 setki, tak, a w 6 setek, tak? A życzyliśmy sobie ewidentnie, żeby to było 3,5 setki. Jarku, super. Bardzo było mi dzisiaj miło móc odbyć z Tobą tą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi widzowie dowiedzą się z tego materiału, jak rzeczywiście taki proces powinien prawidłowo wyglądać. Obaliliśmy kilka mitów, które są w internecie i naprawdę jest to już takie no niezbyt przyjemne i myślę, że w skutkach dla osób, które oglądają te materiały, również mogą być niesamowite przykre, bo nieprawidłowe wykonanie tych operacji, tak jak powiedziałeś, doprowadza do agonii silnika w bardzo szybkim czasie. Czy to będzie 1000, 2000, 5000 km, 10, 100? Ciężko jest powiedzieć, bo nikt z nas nie jest taką wyrocznią, ale na pewno żywotność takiego silnika jest znacznie niższa niż silnika obrabianego. Tutaj też jakby podziękujemy bardzo serdecznie firmie Krasnobrodzka Racing za udostępnienie nam miejsca, maszyny, czasu, bo wprowadziliśmy tutaj dużo zamętu i zamieszania. Zajęliśmy bardzo dużo czasu też, żeby przygotować dla Państwa ten materiał. Jarku, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję za możliwość spotkania i powiedzenia paru wymianie informacji na temat honowania, która to technologia fascynuje mnie od 35 lat. No i jeszcze trochę parę lat mnie pofascynuje. Oby jak najdłużej, Jarku. Oby jak najdłużej. I polecam się na przyszłość. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Też przygotujemy z Jarkiem, myślę, że jeszcze materiał odnośnie honowania korowodów, jeżeli się zgodzisz. Opowiemy o tym sposobie obróbki, który jest bardzo istotny. W planach mamy jeszcze może kilka innych materiałów, które uda nam się wspólnie zrealizować.
ale o tym dowiecie się w najbliższej przyszłości z naszego kanału na YouTube. Także jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Oglądajcie.